dlaczego pan se poskarże się mojej mamie. Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Ja nie jestem taka pierwsza lepszana. Znam ten styl, znam ten kit już na pamięć. Dlaczego pan se poskarże się mojej mamie. Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Ja nie jestem taka pierwsza lepszana. Znam ten styl, znam ten kit już na pamięć. Dlaczego pan se poskarże się mojej mamie. Czy popularność pomaga pani w załatwianiu jakichś prywatnych spraw? Bardzo często pomaga, ale jeszcze częściej przeszkadza, niestety. Słyszeliśmy, że pani nagrywała ostatnio na Węgrzech. Tak do nas dochodziły takie słuchy. Tak. Co to było? Nagrałam piosenkę, która na festiwalu Made in Hungary, zresztą jedynym festiwalu, który tam się odbywa, dostała pierwsze miejsce. Z tym, że ja śpiewałam tę piosenkę nie w konkursie, poza konkursem i nagrałam ją w języku angielskim. Zresztą zaproponowałam tę piosenkę do dzisiejszego programu. Jeśli śpiewam piosenki zagraniczne, to wolę je śpiewać w wersji właśnie oryginalnej. To znaczy chodzi mi o język w tej chwili naturalnie. Niemniej jednak dość sporo nagrałam już piosenek zagranicznych z polskimi słowami. No ostatnio chociażby Jambulaje. Przedtem śpiewałam piosenki z repertuaru Glory Gaynor, Roberty Fleck. Stay to help to organize your wayward life, to help to struggle through your daily strife, to show you the way. Let me say, heaven is right here and the skies are blue. As long as you will let me care for you, pani autorytetem w zakresie zawodu, który pani wykonuje? Kto jest moim autorytetem? To trudno powiedzieć. Są ludzie, których szalenie cenię za ich wytrwałość w tym, co robię. No na przykład Niemen. Uważam, że jest to człowiek, który pomimo swoich wielkich trudności, bo takie miał i to bardzo często, do końca po prostu pozostał sobą, nie zważając na te wszystkie przeszkody. A jaki jest pani ideał mężczyzny? Czy tym ideałem jest pani mąż? Jestem z nim 8 lat. Czy nie denerwuje panią utożsamianie z Ireną Jarocką? Z Jarocką? To znaczy, chyba chodzi o wygląd zewnętrzny najczęściej. Wie pani, to dziwne, bo mój mąż jakoś nigdy nas nie pomylił do tej pory. Na pewno, wie pani, to byłoby bardzo dziwne. A miałyśmy już wspólne garderoby, miałyśmy. Zimno jak to diabłów leje deszcz, a świat uderzył w płaszcz. Nawet kropli słońca bury zmierz, a w tym wszystkim ja. Cały peron w swetrze z pełnych chmur skulił się jak pies. Wietrzy gdzieś wagonów szur, zgubiony w mokrej mgle. Oh, oh, zawsze gdzieś czeka ktoś.
lubi pani śpiewać w telewizji, to znaczy w okolicznościach, kiedy jest małe studio, podstawia się głos, a pani polecają tylko ruszać ustami? Nie, w ogóle nie znoszę śpiewania z playbacku, niestety, ale w telewizji na ogół praktykuje się tę formę. Bardzo lubię koncerty, w ogóle wszystko, co jest spontaniczne, co jest na żywo transmitowane bezpośrednio. Po prostu lepiej się czuję. Jest to bardziej autentyczne, bardziej prawdziwe. Ja wręcz uwielbiam festiwale. To może się wydać trochę dziwne i zaskakujące, ale potrzebna mi jest ta atmosfera właśnie, to napięcie, które towarzyszy mi podczas właśnie koncertów festiwalowych i tak dalej. Ja posiadam tak zwaną tremę mobilizującą i im bardziej jestem zdenerwowana, stremowana, tym wydaje mi się, że lepiej śpiewam. A mówiłeś, że to zaledwie godzina drogi, że szosa, powóz, wiosna, a zapomniałeś tylko, że szosa obok lasu, powóz stuletni, wiosna nabrzmiała. Oj, ci nie uwierzę, żem na tyle nie czuła, by drzewa nie dojrzeć, nie zwalić pod kolor.